Cześć, z tej strony Michał Łądra dla Alines.pl. Dzisiaj omówimy sobie suplementy witaminy A plus E, który jest od Avitale w postaci płynnej. Tutaj marka Avitale zajmuje się właśnie produkcją suplementów w postaci typowo płynnej, takich z pompką, z dozownikiem, gdzie ktoś ma problemy czy z przełykaniem, czy po prostu woli suplementy w postaci płynnej, to Avitale właśnie takie suplementy witaminowe, mineralne produkuje. Jakie ma zastosowanie witamina A i E? Są to dwie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach o dosyć zgoła różnym zastosowaniu. Witamina A to w ogóle jest cała grupa różnych substancji. Będą to alfa, beta, karoten, retinol i kilka jeszcze innych rodzajów czy grup substancji, na przykład kwas retinowy, które mają też różne działanie na organizm. Witamina A ma bardzo wiele zastosowań i bardzo szeroki wpływ na organizm właśnie w zależności od tego też, jaki rodzaj to jest witaminy A, ale wpływa ona na system odpornościowy i tutaj jest dosyć spora korelacja też z witaminą D. Bardzo duże dawki witaminy D mogą powodować niedobory witaminy A. Witamina A wpływa też bardzo mocno na zdrowie skóry i tutaj jedną kwestią jest suplementacja czy spożycie doustne, z drugiej strony mamy kremy czy po prostu stosowanie naskórne, które też jak najbardziej na przykład na zmarszczki się sprawdzi. Dodatkowo witamina A też bardzo mocno wpływa na wzrok i szczególnie tutaj też takim nawet objawem niedoboru witaminy A może być słabe widzenie po zmroku czy po prostu w słabym oświetleniu. Witamina A też może wpływać korzystnie na skórę. Na przykład leki stosowane w leczeniu trądziku też są takimi metabolitami pochodnymi witaminy A. Wiadomo, że one mają też znacznie więcej skutków ubocznych. Witamina A występuje w diecie przede wszystkim na przykład w wątróbce. Tak? Wątróbka jest bardzo dobrym źródłem witaminy A. Dodatkowo na przykład w tranie też jest dużo wątróbki, ale w mniejszych produktach zwierzęcych występuje przede wszystkim retinol, a w takich pomarańczowych czy kolorowych owocach, warzywach występuje karoten, beta-karoten czy alfa-karoten, więc to są jej źródła. Witamina A też w suplementacji może na tę skórę wpływać, tak jak mówiłem, a pod względem witaminy E, która jest bardziej antyoksydantem, jej działanie jest troszeczkę inne. Działa ona jako antyoksydant pod względem w ogóle wolnych rodników, starzenia się, też zdrowia skóry i tutaj dlatego to jest połączenie A plus E razem, ale witamina E wpływa też na odporność i tutaj najbardziej przebadano wpływ na odpowiedź taką odpornościową na szczepionkę. Dodatkowo wpływa też korzystnie na płodność, między innymi na utlenianie cholesterolu, więc troszeczkę tych zastosowań też ma i tutaj jest to połączenie razem. Po pierwsze, że są to właśnie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, działają antyoksydacyjnie i działają korzystnie na zdrowie skóry i właśnie jest to w takiej formie bardzo wygodnego dawkowania takiej pompki. I tutaj jedna pełna porcja, czyli jedna pompka, jedno wciśnięcie zawiera 20% zapotrzebowania dziennego na witaminę A i 40% zapotrzebowania na witaminę E. I to możemy sobie ilość dawkować odpowiednio do siebie. No, jedna porcja jest dosyć taką niewielką dawką, jeżeli potrzebujemy, tutaj bez problemu możemy użyć 5 porcji lub nawet więcej, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. Warto też zaznaczyć, że witamina A jest toksyczna w ciąży i kobiety w ciąży zdecydowanie nie powinny suplementować witaminy A i to jest akurat taki aspekt, gdzie jest to zdecydowanie odradzane. W innych wypadkach, szczególnie też jeżeli suplementujemy dużo i długo witaminę D, to witamina A jak najbardziej może być korzystna, możemy ją stosować czy na zdrowie skóry, czy na wzrok, czy na układ odpornościowy. Witaminę E bardziej jako antyoksydant w takiej wygodnej formie od Avitale.